Stowarzyszącym zespołem, który jest panem
ciężkie, nawalące się obiekt, to gaszenie tego płomienia dodano pomiarów fotometrycznych, nie stwierdzono jeszcze ekspresji wybuchowej. Drugi z poszkodowanych, który zajmowali się strażacy, został przekazany przybyłej na miejsce ekipie karetki pogotowia, natomiast poszkodowany pierwszy został transportowany przez oddział pogotowia ratunkowego. Mężczyźni trafili do szpitala, jeden z nich ma poważone 70% powierzchni ciała, drugi jest lżej ranny, ma uszkodzenia rąk i nóg. Dokładne przyczyny pożaru nie są przeznane. To i kobiety oto, które jest godzina, nie przerywali i wstrzyli łańcuszki, a gdzie dwaj nieletni przestępcy zatrzymani przez miastowych policjantów. 11 i 16 lat jest odpowiedzą za 4 kradzieże. Dzisiaj jedna ulica Szczygielnia i Młyński zbiorąc oraz drogę łąkowej. Łączna wartość kradzionych łańcuszków to kilka tysięcy złotych. Kradzionych rzeczy nie udało się odzyskać, bowiem złodzieje natychmiast po ich zdobyciu sprzedawali je przypadkowo napotkanym nieznanym osobom. Podczas przesłuchania sprawcy przyznali się do winy, teraz zajmie się nimi sąd rodzinny i nieletni. Spada liczba skarg rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w kilku Polsce, wynika z raportu, z którym zapoznała się dziś Senacka Komisja Praworządności i Praw Człowieka. Jeszcze w 2010 roku nasz kraj był na 6. miejscu pod względem liczby skarg, którymi zajął się Trybunał. Do ubiegłego roku Polska znalazła się poza pierwszą dziesiątką. Artur Nowak-Farb, wiceminister spraw zagranicznych, uważa, że jest to wynik coraz bardziej profesjonalnie działających sądów i administracji. To jest odzwierciedlenie istotne zwiększającego się poziomu profesjonalizmu polskiej administracji. Sądy oczymy, umnożone jest zracjonalizowane, nieefektywne. Natomiast między Bogiem a prawdą trzeba przyznać, że standardy są coraz niższe i administracja po prostu coraz lepiej działa. Znajduje to odzwierciedlenie malejącej liczby skarg, którą obywatele kierują na różnych administracji.